Dzień dobry, Sabina Wolter. Kobieta, czyjaś siostra, czyjaś córka, czyjaś żona, czyjaś przyjaciółka. Dla kogoś może wsparcie? Czasami potrzebująca wsparcia. Mówię o tym, bo tradycyjnie przedstawiam się jako Love Intimacy Coach, a dzisiaj chciałabym pokazać się z tej strony ludzkiej, takiej, która czuje, która ma swoje przemyślenia, która coś przeżyła, która do czegoś doszła i która już wie, czego chce, już wie, na co absolutnie nie ma zgody w jej życiu i która z radością korzysta z tego, co ma. Co nie było łatwe, bo trzeba było dojść do tego i to, no, ja. I learned the hard way, jak to mówią. I potrzebowałam pewnie dojść do takiego punktu, w którym się kompletnie załamałam, w którym nie było nic poza rozpaczą i który niezwykle doceniam dzisiaj, bo rozpacz jest tym punktem, w którym rozbija się ego, rozbijają się jakiekolwiek iluzje. Już nie ma czego bronić, już nie ma na kogo zwalić winy, już nie jest się ofiarą wszystkiego i wszystkich, tylko po prostu zdaje się sobie sprawę, to ja to robię. Ja tę dynamikę tworzę. To ode mnie. Ona zależy. I to ja mam decydujący wpływ na to, jak to wygląda. Jak o sobie myślę, jak pozwalam o sobie myśleć, jak siebie traktuję, jak uczę innych traktować siebie. Ufam, że gdzieś na jakimś etapie ty już też do tego doszłaś. Ty, jako kobieta, która mnie słucha, że już też do tego doszłaś. I jeżeli mnie oglądasz, to jesteś pewnie taką kobietą, bo wyszukujesz takie treści i one do ciebie przychodzą. Co jest fenomenalne. Ja też na jakimś etapie zaczęłam szukać odpowiedzi na jakieś swoje gruntowne pytania i one do mnie przychodziły. Te odpowiedzi do mnie przychodziły. Dlatego właśnie, że otwarłam swój umysł i delikatnie, bardzo nieśmiało i jeszcze bardzo boleśnie otworzyłam swoje serducho na to, żeby ono czuło trochę więcej, żeby ono poczuło, że nie da się go złamać. Można je zranić, można je bardzo dotknąć i sprawić mu dużo bólu, ale ono nie może być złamane. Ja doszłam do takich odpowiedzi i dzisiaj one mi niezwykle służą. Kobiety, które pracują ze mną, które decydują się na procesy przy mnie, na te głębokie, indywidualne bądź grupowe, bądź te warsztaty, które prowadzę od czasu do czasu, na które dzisiaj, już teraz bardzo Cię serdecznie zapraszam, to te kobiety również szukały dla siebie odpowiedzi i też nauczyły się, że ich serca nie mogą być złamane. I też nauczyły się co więcej, że właśnie tutaj, z pozycji takiej bezbronności, z pozycji nie wiem, nie umiem, nie potrafię, nie rozumiem, potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia, jest mi źle, jest mi głupio, nie mam kontroli nad procesem, nie mam kontroli nad jego wynikiem, nie wiem, czy moich zasobów mi wystarczy i muszę się temu poddać. Te kobiety też dobiły do tego punktu. I jeżeli dobijesz do takiego punktu, to po pierwsze, nie jesteś w tym sama. Po drugie, może, tak jak ja właśnie wcześniej, tak jak te cudowne, wspaniałe kobiety, które decydują się na takie procesy jak mój bądź inne, przy innych osobach, które udzielają takiego rodzaju wsparcia, to może ty również właśnie otwierasz się na to, żeby skorzystać z takiego zaproszenia i samej spróbować. Zapraszam cię na warsztaty, które odbędą się 9 grudnia. Pod filmem jest opis, w linku znajdziesz przekierowanie do wydarzenia, gdzie będziesz mogła przeczytać, jak to wygląda, gdzie, co i kiedy. A już teraz chciałabym Cię zapewnić, że już z tych warsztatów, które prowadziłam do tej pory, z tych spotkań grupowych, z którymi miałam do czynienia, energia, kolektywna energia kilkunastu kobiet w jednym miejscu, które dzielą się swoimi najintymniejszymi historiami, które są dla siebie nawzajem wsparciem, które obserwują w pełnej obecności, nie osądzającej, nie oceniającej, ale bliskiej, wspierającej, wysłuchującej, pełnej obecności. To procesy zasilane takim kolektywnym, pięknym zarysem energii, one wnoszą coś zupełnie nowego. Wewnątrz takich przestrzeni warsztatowych dzieją się naprawdę piękne rzeczy. Je później wynosi się na zewnątrz, wewnątrz swoich relacji, w swoją karierę, przede wszystkim w swoją relację ze swoim ciałem. Moje warsztaty, moje autorskie warsztaty, czułość ku ciału są właśnie skierowaniem ku ciału. Dlaczego ku ciału? A właśnie dlatego, że ono jest domem twojej intuicji.
Domem Twojej duszy, domem Twojego największego potencjału, Twojej kobiecości, Twojej świętej, niewinnej, dzikiej seksualności. I to wszystko idzie razem ze sobą, to się nie wyklucza. I moim celem, moim priorytetem dla Ciebie jest to, żebyś to poczuła i żebyś pozwoliła na to. Żebyś rozmiękczyła się w tym, poczuła się kobieco, poczuła się bezpiecznie w tym też. I wiedziała jednocześnie, że możesz być i seksualna, i wolna. Że możesz być i całkowicie wolna, i wewnątrz relacji, w których jesteś. Że możesz być taka, jaka jesteś, z tym, co masz, na dany moment, w danej chwili. I to jest wspaniałe, samo w sobie. Przecież i tak, moja droga, zawsze dajesz z siebie 100%. Nawet jeśli Twoje baterie są naładowane na 25, to wewnątrz tych 25 wiem, że dajesz z siebie maksimum. Więc doceń to. Nawet w momentach trudności, załamania, strachu, lęku, wycofania. Wiem, że wtedy też dajesz z siebie wszystko. Tyle, ile możesz. Nawet jeśli trudno wstać Ci z łóżka. I wielce to doceniam. I bardzo bym chciała, żebyś poczuła wsparcie od kobiet, które również podzielają takie historie, ale też nauczyła się koić siebie z tymi narzędziami, które Ci przekażę w procesach, które poprowadzę. One będą oparte na głębokiej pracy z integracji z cieniem. Będę korzystała z technik opartych na RTT, Rapid Transformational Therapy, autorstwa Marissa Peer, metody opartej na hipnozie oraz na metodach opartych na integracji wewnętrznego dziecka i otwarcie się na swój najgłębszy potencjał. Będzie tam dużo ćwiczeń związanych z medytacjami, z wizualizacją, z dotykiem, z głosem. Będzie sekcja takiego przyjemnego po prostu bycia ze sobą i głębokich rozmów, sprawdzania, jak to dla Ciebie pracuje, jak się poczułaś w trakcie, jakie są Twoje przemyślenia i odczucia. Będziesz całkowicie zaopiekowana. I jeżeli będzie jakikolwiek element tych wszystkich procesów, na który poczujesz, że no nie wiem, nie jestem pewna, to wiedz, że Twoja decyzja o tym, żeby nie brać w tym bezpośrednio udziału, jest całkowicie uszanowana. Będziesz tam na tyle, na ile sama sobie pozwolisz się otworzyć. I już sama Twoja obecność i obserwowanie tego, jak inne kobiety sobie z tym wszystkim radzą, już to da Ci nową wartość. Zaręczam. Także jeśli czujesz, że jest w Tobie taka zgoda, żeby spróbować lub żeby chociażby sprawdzić o co kaman z tymi warsztatami, to tak jak wspomniałam, link jest w opisie. I możesz też spotkać się ze mną na konsultacji, która trwa około 45 minut. Nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje, ale pomogę Ci znaleźć to miejsce, w którym jesteś i co warto zrobić, żeby z tego miejsca dojść do tego punktu, w którym bardzo chciałabyś być taką, jaką chcesz być lub taką, jaką już jesteś, ale czasami przesłoniętą czymś. Dojdziemy do tego, co to przesłania. Obiecuję Ci. I jeśli poczujesz właśnie podczas tej konsultacji, że chciałabym spróbować czegoś więcej, to zapraszam Cię, czy to na proces indywidualny, czy na proces grupowy online, bądź na moje autorskie warsztaty Czułość ku ciału, które odbędą się 9 grudnia, na które Cię serdecznie zapraszam. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Mniemuśności, soczystości i przyjemności w kobiecej energii.